STS. Wspieramy polski sport. Kuba, tak troszkę bez energii chyba dzisiaj. Czy może źle uważam? Nie, energię myślę, że mam odpowiednią. Tylko no, te skoki wczoraj i dzisiaj były na słabym poziomie, bo biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Japonii i ta obsada nie jest tutaj najlepsza, no to zdobyć w zasadzie tylko jeden punkt, no to jest słabo bardzo. Co wpłynęło na to, że te skoki były słabe? Kurczę, nie wiem, muszę jeszcze dokładnie przeanalizować wszystko z trenerem i wyciągnąć odpowiednie wnioski jak najszybciej, bo teraz jakoś no nie mogę sobie zastartować z odbiciem. Kibicy nie lubią tych miękkich zdań takich, żeby o wyciąganiu wniosków w konkrety, Jakubie. To znaczy konkrety. Sam do końca nie wiem, więc konkretów do końca też nie powiem. Kuba, ty tu byłeś Sapporo już. Tegoroczna wyprawa czymś się różni? Jakoś łatwiej ci było? Może trudniej z jakichś powodów? Nie. Ani nie było mi łatwiej, ani nie było mi trudniej. Było mi normalne zawody, do których w sumie podszedłem tak jak zawsze i jestem zły bardzo na siebie, że wyszło tak jak wyszło. Małymi krokami, ale zbliżasz się do 100 punktów Pucharze Świata. Ta bariera to jest jakiś taki cel być może na ten sezon? Być może był takim celem? Nie miałem takiego celu. Cele były wyższe, bo na początku sezonu ta forma była zdecydowanie lepsza. Teraz trochę spadła, ale no pracuję cały czas, ciężko pracuję na to, żeby było coraz lepiej. Jak się fizycznie czujesz na tym etapie sezonu? Dobrze, nie jestem zmęczony. Też testy pokazują, że jestem w dobrej dyspozycji. Japonia, dzisiaj jakieś zwiedzanie, czy raczej hotel i odsypianie tego konkursu? Myślę, że pójdziemy coś zwiedzić, no bo jednak jest się tutaj bardzo rzadko, długa podróż, także no, wypadałoby coś zwiedzić. Jakieś zamówienia z Polski od znajomych czy rodziny dostałaś? Nie mam żadnych zamówień. Dziękujemy. Dzięki.